Kamera, akcja. Jakie potrawy pani pamięta? Ja pamiętam różne potrawy. Najbardziej to mnie takie potrawy czy jedzenia, jak mamusia robiła, piekła chleb, tośmy zawsze mamusię prosiły, żeby nam upiekła tak zwane podpłomyki. Na czym to polega? Ciasto to, co było na chleb, mamusia robiła kółeczki, rozkładała i wsadzała do pieca, jak się już ogień palił w piecu, ten ogień piekł te podpłomyki. Dlatego każdy z nas łapał jak tylko mógł, bo nas było sporo w domu, to każdy po jednym dostał. Były bardzo smaczne, wtedy to była swoja krówka, to było mleczko, zawsze mama garnuszek mleczka i tego podpłomyka i byłyśmy wtedy bardzo zadowolone. A później, jak już mamusia upiekła ten chleb, to to była już jesień i żeśmy szły do ogrodu, bośmy miały, zrywałyśmy śliwki dojrzałe i mama wrzucała te śliwki do pieca, żeby się wzięły, rozprażył, żeby ususzyć ich na Wigilię, bo to była cała podstawa wigilijna. Więc my, jako psotniki, odkryłyśmy te drzwiczki do pieca i te śliwkiśmy wybierały, bo były bardzo smaczne. Zapach był w całym domu. Wtedy to już był rajdas, a teraz to dzieci nie znają tego w ogóle. No, a mama mówiła zawsze, słuchajcie dzieci, tylko nie niszczcie chleba, bo chleb to jest dar Boży. Trzeba pocałować, szacunkiem podejść do chleba, bo każdy musi poszanować. A jak to mama upiekła ten chleb, to nie było tak jak teraz, że można było rzucić, gdzie tylko można było, tylko trzeba było podnieść, pocałować i przeprosić Pana Boga i położyć ptaszkowi na jakimś wyższym gdzieś, żeby ten ptaszek sobie tego chlebka pojadł. Ale jeszcze, jak mama upiekła chleb, to też musiała podzielić, żeby starczył na cały tydzień. Po kromce gdzieś schowała, żeby wystarczyło nam na dłuższy czas. Przeważnie mama piekła chlebek to na cały tydzień. I nie było, że był chleb czerstwy. To był najsmaczniejszy, jaki tylko można było zjeść. Chlebek to jest dar Boży i musimy o tym pamiętać dokładnie.